Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole MA20LI-B2, czyli akumulatorowa kosiarka marki Parkside. Zapraszamy, uberowcu. Elżbieto, pracuj. Kosiarka, kosiareczka, moi drodzy. Kosiareczka akumulatorowa. Pierwsza w tym sezonie kosiarka akumulatorowa, która idzie na test. Na początek Parkside, czyli nieco tańsza wersja. 3 lata gwarancji. Oczywiście my żeśmy sobie już porościnali. I co mamy w środku? W środku mamy kosz, koszyczek, koszałkę. Jak zwał, tak zwał. Odbieram. Instrukcja obsługi sztuki 1, ale to sobie do tej instrukcji jeszcze wrócimy. Woreczek ze śrubkami i uchwyt do kosza. Jeden pałąk, jeszcze nie wkładaj, pokażemy jak się to wkłada. Drugi pałąk. Siostro, oddaj. Resztę naszego pałąka oraz samą naszą kosiarkę. Karton już pusty. Tak, w kartonie nie ma już nic więcej. I teraz co? Od czego by tu zacząć? Zaczniemy od podstaw, czyli od tego, że najpierw należy odchylić klapkę i wyciągnąć przystawkę do mulczowania. Przystawka do mulczowania to jest nic więcej, tylko kawałek ukształtowanego plastiku, który tak naprawdę blokuje nam wylot. I jak go tutaj sobie odpowiednio włożymy, to po prostu ta trawa będzie lecieć w dół. Mulczowanie prowadzimy oczywiście raczej na bardzo krótkiej trawie, tak? Czyli jakby żeby ładnie wyglądało, nie zalecamy tego robić na trawie długiej, więc o tym należy pamiętać, bo inaczej zbiornik nie zadziała. Jeśli chodzi o montaż, to tutaj tego montażu nie ma za dużo, ale jednak mimo wszystko trochę jest, jakby nie patrzeć. Czyli pewnie skończy się, że Jacek będzie na przyspieszonym speedzie. No tak, będzie trzeba tak zrobić, bo... Ja nie wiem, jak to się składa. Ja nie umiem, człowieku. Panie, co to jest w ogóle? Jak to się składa? To szkło regulacja. Tak, nie. To musi zaskoczyć. Jedziemy z timelapse. Kosz. Parę słów o koszu. Po pierwsze mamy tutaj tak zwany wskaźnik zapełnienia. Po drugie rączka. Rączka jest po prostu do wpięcia. Czyli nie przykręcamy jej w żaden magiczny sposób. Po trzecie kosz wygląda w ten sposób, ale tutaj mamy taki oto podajnik. Drucik z podajnikiem i teraz musimy po prostu te wszystkie nasze gumy, które tutaj są, takie, znaczy to jest takie jakieś tam tworzywo dość giętkie, musimy sobie założyć na ten nasz pałąk ze wszystkich stron, uwaga, czyli po prostu wkładamy fajnie, sprytnie, beznarzędziowo, tak naprawdę jak już zaczniesz, to już dalej idzie. Najgorzej jak ze wszystkim jest zacząć. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. No w tym wypadku akurat dobrze jest szybko skończyć, ale... No ale, dobrze. Nie ciągniemy tematu, pani koordynator ma nieciekawą minę. Ale kosz fajnie przemyślany, nie tak jak w większości, że jest właśnie plastikowy zajmujący miejsce, bo kończysz, nie potrzebujesz, składasz, odkładasz i mało miejsca zajmuje. Tak, no jest... I nie śmierdzi takim Chińczykiem. No nie, tutaj rzeczywiście... I tu mamy podajnik. I ten podajnik jest fajny, bo jest pracujący, jest na tej miękkiej części. Tak jak mówiłem, najpierw pozbyliśmy się wkładki do mulczowania, więc teraz tak naprawdę cała nasza operacja
Wyżej. Wyżej. Wyżej, siostro. Ja trzymam kosiarkę, żeby nie odjeżdżało. O. Cała nasza operacja. O. Cała nasza operacja montażu jest zakończona. Tu mamy uchwyt do przenoszenia. Ta dźwignia, którą tutaj widzicie, służy, moi drodzy, do regulacji wysokości. Z drugiej strony jej nie ma. Żeby nie było. Jest tylko i wyłącznie z tej jednej strony, natomiast ja jeszcze... A, muszę ją pociągnąć do siebie. I w tej chwili mamy ustawioną największą. A w tej chwili najniższą. Zaskakuje jeszcze na pozycjach tak zwanych pomiędzy, tak? Od 25 do 65 mm. Dokładnie, czyli taką maksymalną wysokość koszenia możemy osiągnąć. Teraz tak, klapka. Uwaga, może ja się przestawię do przodu. To jest tak śmiesznie wykonane z przodu troszeczkę jak samochodzik. Normalnie brakuje mi tutaj światełek i grilla. Nie no, grill ma niższy. Tak, ale tu masz oczywiście drugi uchwyt, który ma ułatwiać przenoszenie. Klapka do bakterii. Ważna uwaga. Jest to kosiarka na jeden akumulator. Tutaj mamy takie zabezpieczenie. Musimy włożyć, bo inaczej nie odpalimy. Sekundę. Jacek idzie produkować akumulator. Ale szybki jesteś. Dwójeczka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Zakładamy, naciskamy przycisk. Nic. Otwieramy. Emil tutaj łapie, bo ona niestety na tych kółkach się ślizga w tą i z powrotem. To lekko zaskakuje. To jest taki ząbek i to jest, uważam, że chyba najsłabszy element całego tego naszego zestawu. Panie, to dmucha. Ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że ma hamulec. W instrukcji obsługi jest napisane, uwaga, cytuję. Klasyka. W instrukcji obsługi jest napisane, wyłącz urządzenie, wyciągnij klucz kontaktowy i odczekaj do zatrzymania noża. Staje moment. Tak. Jak to też mnie dziwnie zabrzmi. Tak, ale jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Działa. Dobra, głupi test. Uwaga, robimy teraz test na zasadzie takiej. Odpalamy. I widzicie, bez kluczyka już nie ma stopu. Dokładnie. Uwaga, wkładam. I w tym momencie się zatrzymuje. Oczywiście co? Kosiarka powinna mieć zabezpieczenie. Moi drodzy, przechyłu, tak? Zrobimy to w ten sposób, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Uruchamiamy. Nie działa. Nie działa. Więc tego zabezpieczenia przechyłowego po prostu nie ma. Natomiast tak poza tym zapowiada się całkiem nieźle. Wykonane jest to naprawdę całkiem rozsądnie. Poza chyba najmniej mi się podoba to zabezpieczenie, ale niestety to tego typu klapki, jak ja to mówię, spleksy, bo tak je nazywam, bardzo często są niestety wykonane w ten sposób, że jest bardzo duże ryzyko. Że... No na razie tutaj się nie zapowiada, bo delikatnie wychodzi. I się tak, zamyka. Tak, no jak nie będzie, znaczy ten plastik po jakimś czasie jak stwardnieje albo tak. Spróbujecie to zrobić przy niskich nie, temperaturach, no ale to tutaj może tak być. Patrzymy, no to jakość wykonania nie jest zła. No jak w każdej kosiarce oś, luz na osi, ale co zauważyłem, delikatna amortyzacja. Już nie. Już nie. kolega nam złożył, więc... Ale delikatnie na sprężynach to jest i widać, że delikatnie chodzi. Tak. Będzie nam bardzo ciężko to pokazać, ale rzeczywiście są tutaj sprężyny i ona bardzo delikatnie pracuje. No, chyba też nie będzie widać. Z żadnej strony nie będzie widać. Panie, niestety. Ale pokaż bebechy od środka. Dobra. Teraz uwaga. Robimy... Pokaż kotku, co masz w środku.
A gdzie to widać? Widać, proszę nie odpalać. Jest ostrze, zabezpieczone śrubą. I w sumie tyle. Dwie sprężynki na osi. Nie wiem, czy to się świeci jak psuje kanawiec, ale chyba powinniście widzieć. Mówię, delikatny lusek w każdej, można powiedzieć, marketowej kosiarce, nawet w tych droższych. Listwa do zbioru, co było widać. I w sumie tyle, panie Dziejku. Tak jest. I jeszcze... Bardzo ładne czarne aluski. Tak. Alufelgi boskie. Cały nasz pałąk, cała nasza ta konstrukcja jest zrobiona na tych szybkozłączach, które mają nam ułatwić składanie. I teraz w tym momencie, no ciężko to nam będzie pokazać na tak małej przestrzeni, w tym momencie powinniśmy dać radę to przełożyć. Nie, no trzeba właśnie niestety poluzować i dopiero sięgnąć. Tak no, słabo ktoś to dopracował. Tak. A miało być tak pięknie. Dobra. I tak naprawdę ostatnich kilka elementów z tej części testowej. Uruchamianie w sposób standardowy, czyli przycisk i dopiero pałąk może... Odpal. Przycisk i dopiero pałąk. Po plecach mnie podrapie. No właśnie, tego bym chciał uniknąć. I dopiero w tym momencie to działa. To jest na lince stalowej, także spoko. Uchwyt niestety przewidziany tylko do koszenia, trzymając w ten sposób. No tutaj niby też można, ale jest mniej wygodnie. Nie jest dokształtowane do całości ramy. To jeśli chodzi o takie tematy, to tak z grubsza tyle. Jeszcze się odwołamy na chwileczkę do instrukcji obsługi. Waga około 10 kg. Hałas 88 dB. Obroty na biegu jałowym około 3650 na minutę, tak deklaruje producent. Szerokość noża 325 mm, okręg koszenia, czyli ta obudowa tego naszego noża 330 mm. Pojemność zbiornika na trawę 32 litry. Nie przepijemy tego. Nie ma takiej opcji, ale się powylewa przez te siatki. Nie ma co nawet silnik o mocy 450 W. Tak, ja szukam jeszcze tej ważnej informacji, czyli czasu pracy na bakterii. Ja już wiem. Dobra, to co ja się będę wygłupiał? Bo niestety mamy dwie. Tak. Więc na 4 amperówce, nowej 4 amperówce, żeby nie było, to 21 minut dokładnie pochodziła przy trawie, no wysokiej, to sami zobaczycie. I na 8 amperowej 55 minut. No dobra. To co? Ruszamy w teren. Zobaczycie, jak to pracuje. No dobra, no to co? Przechodzimy do testów. Akumulator 4-amperowy. 16:10, więc zobaczymy, ile wytrzyma. I zaczynamy. I ze funkcją mulczowania teraz. Thank you.
wody, bo już co chwilę się rozłącza. Dokładnie 23 minuty na 4 amperowym przeszło. Więc zaraz wsadzimy ósemkę, sprawdzimy ile na ósemce wytrzyma. No dobrze, no jak kolejny update. 8 amperówka wytrzymała 54 minuty. Z pełnym obciążeniem wytoszyliśmy wszystko, więc idziemy do podsumowania, do warsztatu. No jak zwykle, moi drodzy parafianie, idziemy na kazanie, czyli jesteśmy w warsztacie po testach. Jacku, co sądzisz? Bardzo ładny karton. Bardzo ładny karton, no niestety kosiarka została na działce. Moi drodzy, jak sami pewnie zauważyliście, buty się będą różnić, więc kosiarkę obsługiwał, uczył się Andrzej, więc serdecznie go pozdrawiamy. Pozdrawiamy Andrzeja oczywiście. Natomiast myślę, że zwróciliście na to uwagę, że ostatnimi czasy jakby liczba osób testujących te narzędzia się znacznie zwiększyła. No nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić. Kosiarkę miałem ja testować, bo no niestety teraz, niestety mamy działkę. Ale no ja miałem projekt wody i innych dupereli do roboty, więc no wolałem zrobić inną robotę, bo mnie czas gonił. Więc no tutaj Andrzej się uczył obsługi kosiarki. Także mogliście zobaczyć pierwsze zetknięcie człowieka z kosiarką. Nie no, przepraszam, drugie. Bo raz na kablu się boi. Generalnie sprzęt ok. Robi swoją robotę, tak jak widzieliście, na RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką. Jest to rozwiązanie wystarczające. Zastanawiałem się nad wersją 40-woltową, ale no niestety tam nie ma takiego dużego terenu. Tutaj 20-woltowa, naprawdę świat i ludzie, regulacja od 25 do 65 naprawdę starczy. Jak sami widzieliście, więc tak, teren nie jest aż bardzo duży, bo to jest tam niecałe 500 metrów. Trawnika może będzie tam 300 metrów, nie ukrywajmy. Zajęło to trochę dłużej, bo Jędruś uczył się obsługi kosiarki, czy kosiarkę obsługiwać, to wie, tak? No tylko no, jak chce ułatwić życie. Jak dobrze pamiętam, 4 amperówka wytrzymała 23 minuty. Ona jeszcze po chwili się włączała, gdzieś tam kawałek można byłoby dociągnąć, ale po co męczyć. 8 amperówka 53 czy 54 minuty. Więc to jest świat i ludzie. Więc na taki ogród działkowy RODOS nie jest potrzebna dużo większa. Jest fajna, mała, zgrabna i wąska. Więc gdzieś tam wszędzie między tymi alejkami krzaczków, kwiatków i innych duperelek bardzo fajnie przychodzi. A druga sprawa, jedną ręką można ją sobie wnieść na górę, schować. Fajna opcja, fajne gabaryty. Następną rzeczą, którą zobaczycie, będzie kosiarka na 2 akumulatory dla odmiany. Kolejna akumulatorówka w tym samym miejscu. No teraz musimy troszeczkę odczekać, bo jest dość chłodno, więc ta trawa rośnie nieco wolniej. Podejrzewam, że to jest pewnie kwestia 2 tygodni, zanim zobaczycie test kolejnej kosiareczki. Czy ta jest fajna? Bardzo fajna. Bardzo fajna. Za kwotę 299 zł, bo była w promocji, kosz materiałowy, który jest składany, zajmuje dużo mniej miejsca. Dla mnie to jest spoko. Opcja mulczowania. Powiem szczerze, nie spodziewałem się jakichś dużych rezultatów, że tutaj da radę. Ale powiem szczerze, sprawdzaliśmy na wysokiej trawie i na niskiej trawie. Tego nawet nie widać. Także naprawdę fajnie daje to radę. Ja pamiętam kiedyś jakby pierwsze początki mowy w ogóle o mulczowaniu wyglądały w ten sposób, że żadne kosiarki nie miały takiej opcji jak tutaj zaślepki, tylko kosiliśmy po prostu taką jak była, więc tak czy siak zawsze cały tył był uwalony od trawy i trzeba było przed założeniem kosza po prostu wyczyścić tą tylnią klapkę. Tutaj nie ma takiej potrzeby. Spoko, daje to radę. Tak, ale pamiętaj, że zwykłą starą kosiarką, jak pseudo mulczowałaś, tak nie miałaś kosza, to tą trawę było od razu widać, że leży i trzeba ją od razu było ten grabić, tak? Ale tutaj naprawdę tego nie widać. Spoko sprawa. Naprawdę fajna opcja. Zastanawiam się, kto z was ma, kto zastanawiał się nad kosiarką na akumulator. Ja bardzo długo myślałem, że to jest w ogóle zbędny gadżet, a zwłaszcza na jeden akumulator, bo jeszcze na 2 to ok, ale na 1 to tak w ogóle totalnie nie. Szczerze, do podejścia w ogóle do tematu tej kosiarki namówił mnie Emil. Podeszliśmy, jak wyszło, widzieliście, widzicie. Moim zdaniem jest naprawdę ok. Ja jestem na tak. No i chyba tym pięknym akcentem zakończymy. I jak zwykle przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek.
I co? Do zobaczyska wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.